Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. Dzisiaj kontynuujemy sobie kampanię Kilgora i gramy misję, na której ostatnio skończyłem. To jest w ogóle misja, na której w ogóle kiedykolwiek doszedłem jak najdalej. Więc nawet nie wiem, jak ona cała wygląda. A misja nazywa się Wojna Klanów. Inne klany również ubiegają się o prawo do wyznaczenia kandydata na króla. Musisz je pokonać, nie tracąc przy tym żadnego z bohaterów, którzy towarzyszą ci od początku. Tylko oni i Kilgor zostaną przeniesieni do następnej misji. Poziom doświadczenia ograniczony jest do 30. Wspaniale, młodzieńcze. Teraz ty i twoi trzej rywale musicie walczyć o prawo do wyzwania samego króla. Aby zwyciężyć, pokona ich samych oraz ich stronników. Trzej sojusznicy, którzy wspierali cię w czasie ostatniej misji, pomogą ci i teraz. Powodzenia. Pięć cyklopów, gropa cyklopów, sandały świętego. Gramy na wieży, więc jakby, jak trzeba będzie grotę cyklopów zrobimy całkiem szybko. Plus dwa do statów, myślę, że takie sobie na start jak najbardziej przydadzą się wojska. Podczas festiwalu życia ci, co popełnią błąd, giną z ręki przeciwnika. A jeśli zostaną pojmani, sami muszą odebrać sobie życie. Będę pełen łaski dla mych wrogów. Nie będę brał jeńców. No i bardzo ładnie. Rozpoczął się trzeci test. Przeciwko tobie stanęło trzech przeciwników. Każdy sprawdzony w bitwie i niezwykle silny. Każdy przebył te same testy co ty. Jeśli ich pokonasz, zdołasz udowodnić swą gotowość do wyzwania samego króla. Dobra. W takim razie... O, tu jest horda. Pewnie nie przeszedł Chełmik. No właśnie. Czy Chełmik czapka. Tak też myślałem, że za dobrze by było. Okej, ty chcesz magię ziemi. Znaczy księgę magii ziemi, dawaj wojsko. Przejdź tędy, dawaj wojsko. Wejdź do zamku jeszcze. U, nic tu nie ma. Dawaj gobliny. Może niekoniecznie tak to chciałem zrobić, ale trudno. Kurde, coś by tu fajnie było poczyścić. Przejdź tędy. Hop, gobliny się przyłączają elegancko. Nie mam pieniądze niby, ale nie mam karczmy. Trudno. Przekaż mi całe wojsko. I balistę. I dawaj tędy. Pamiętam tylko, że w tej misji trzeba być szybkim. Że ci przeciwnicy naprawdę szybko jakby są w stanie do nas dobiec, więc spróbujmy jak najszybciej tą misję rozwiązać. Już dawno nie grałem z przeciwnikiem. Ostatnie kilka misji, w ogóle ostatnia kampania, to raczej było walka z czasem. Zbierzemy sobie całe to wojsko stąd. Okej. Ty sprawdzaj dookoła. To może powinienem był przejąć jednak tą kopalnię kamienia jeszcze obok. Nie byłby wcale taki głupi pomysł. A nawet powiedziałbym, że byłby mądry. Ale nie chciałem się tutaj, wiecie, opóźniać za bardzo. Wiadomość od klanu Teles. Poddaj się teraz, zanim zgnieciemy cię jak pchłę, którą jesteś. Ale cwaniaki. Tu nic nie ma. Dobra, tu jest garnizon, w którym nie można rzucać czarów. Spróbujmy się przez niego przebić. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie i damy radę jakoś zraszować przeciwnika, a nie, że się odbijemy od niego. Pięć siarki, gold. Dobra, wracamy. To byłoby fajnie w sumie pozbierać, jak tak o tym myślę. Dobra, no i mamy przeciwnika. Jak damy się radę przebić... A, 2, 1, 3, 7. Widzieliście straty? Takie bardzo ładne. Znaczy ładne. No straty nie są ładne, ale ładny numerek był. O, taki memiczny bym powiedział nawet. Ty nic nie rób, ty strzelasz. Ty też. Jeden leży, wycofaj się. Dobra, przeczekaj. Idziesz do góry. Wystrzelamy go jak się da. I dopiero wlecimy w niego wojskami. Zostały dwa. Powinieneś zabić. Bardzo ładnie. Przejdź przez to koniecznie. No, chyba te ważki u przeciwnika zrobimy w takim razie. Dawaj. Już je zrobił. Wszystkie. Okej.
To niedobrze. To bardzo niedobrze. Pytanie, czy mamy lepszego bohatera niż on. Okej, mamy pozbierany kamień na pewno. Nie mam jeszcze jednego kryształu. Dawaj to. Uciekł. Klan Degab przysyła wiadomość. Gdy podasz się teraz, twa śmierć będzie szybka i bezbolesna. Jeśli nie, przygotuj się na długie męczarnie. Mam się podać? Zapisz mi w tej chwili. Na jedynce. I on tu gdzieś uciekł. Plus 2 do siły. Ataku. Spore straty. Ale teraz mogę blesa wrzucić, bo nie jesteśmy w tym garnizonie. Masz późno ruch, bo wyczekałeś. Aha, ale i tak nie podejdziesz, więc mogę cię wyczekać jak najbardziej. Cyk. Tu strzelasz. Defend. Ty strzelaj tu, znaczy wal tu. Ty atakujesz tego. Blesik. Wlatuj w niego. Wait, wait. Zabijesz. Dojdziesz do kogoś? A, do psów mi dojdziesz. No to slow. Już nigdzie nie dojdziesz. Strzelaj. I strzelaj. Bardzo ładnie. Mnie ciekawi, czy on tutaj ma zamek. Bo tutaj uciekł. To byłoby dobre. Ma kopalnię. I tu ma dwóch baterów. Szkoda, że nie zauważyłem ich wcześniej. Może bym jeszcze kogoś dosięgnął. Ale trudno. Ucieka przede mną, więc chyba nie jest silniejszy. Właśnie, mam aurę artefaktów. Ja powinienem był to sprawdzić. Każdy ma po jednym zamku. Po dwa każdy ma. Dobra, ale może uda się tego jednego już wyeliminować w ogóle. Ile was tu jest? Horda. Czy poradzę sobie taką armią? Zobaczmy. Jeden ptak straty. Jakby tego ptaka nie tracić. Slow. Okej. Znaczy no niedobrze, ale rozumiem. Dawaj. O proszę, zabij. Teraz tak. A ile to wali? No to powinienem od razu robić. Nie dam się bawić w jakieś slowy. No i bez strat. No i dawaj, pięknie. Coś jeszcze możemy pogonić? Mnóstwo, watacha, to chyba trochę więcej niż horda. Tutaj zbierz. Tu też golda zbieraj. Jak to wygląda? Jesteśmy drudzy najsilniejsi. Pierwszy najsilniejszy jest przeciwnik, do którego teraz poszliśmy, także nie wygląda to dobrze. Wlecisz we mnie? Uciekasz. Tu cię mam. Zapisz. Na jedynce chyba zapisywałem. Co tu jest? Aha, to jest jeszcze z Mutary w ogóle kampania, no to dawaj. Okej, dużo nie straciłem. On nie ma statystyk w ogóle. Pewnie czarów nie ma. No to akurat niemiłe było. Ale nie dobiegłeś. On nie ma czarów. To blesik. Defend. Dwa w tego. To ty tutaj musisz. Ty zabijasz akurat. Wal. Zabiję 5. No wlatuj w to. Defend, defend. I nie uciekł. No nie dobiegnę, szkoda. 250. Cyk. Cyk.
No. Okej. Okay. Pokaż mi, gdzie ten drugi uciekł. Tutaj. Przejdź przez to jeszcze raz. Jakaś wej tutaj bez znaczenia w ogóle. Tu nie zdobędę. Ale podnoś ile możesz. Ty też podnoś ile możesz. Jak najwięcej surowców jest nam potrzebne. Toporek. Kurde, jak miał te wywerny swoje podniósł, to wyobraźcie sobie, jaką miałbym teraz siłę rażenia. Dawaj stadele, jutro zamek. Będziemy mieli więcej behemotów. Uciekasz mi nieładnie z twojej strony. Klan Wilmit zawiadamia. Ugh, zgnieciemy cię jak robaka, którym jesteś. Ugh. W porządku. Dawaj tędy. No, tutaj mieczek za nimi był. Trudno. Lecimy po zamek. On, absolutnie ten bohater jego mnie nie obchodzi. Ja wolę mu w pierwszym tygodniu zgnieść zamek, żeby już nie miał z czego się rekrutować. Dawaj tu. Zbieraj. A tego bohatera sobie pogonimy na przykład o tą naszą... Jak ona ma? Gird. Gird pogoni jego bohatera bez problemu. Bardziej, że to też jest jakiś tam śmieć, więc... Zamek. No i ładnie, mamy dwa behemoty zaraz. Coś se tu zbierasz, spoko. Oni też nie mają karczmy, więc jak ja im zabiję bohatera, to oni nie są w stanie go zregenerować. To jest dobra wiadomość. Pokaż, jak to wygląda. Nie przyjąłeś tego zamku jeszcze. Masz tu i tu bohatera. Zapiszmy w tym momencie. Na Armageddon's Blade może być. Gdzie jest ten bohater? Tu jest. Czy nie? Nie. Tutaj. Dobra. Krakhak, ty nic nie masz. Dubliny. Gold. To jest portal, niepokoi mnie to. Domyślam się, że każdy ma taki portal. A to niedobrze, chociaż... Jakbyśmy my się przez niego przebili do innych, to nie byłoby takie złe. Zbadaj mi tu do końca. No nie, wracaj się, ty masz wojsko, nie możesz tu iść. Leć tu. Dawaj. Tutaj. Ptaki. Ty nic nie znaczysz, kumplu. Też nie. Aura artefaktów. Nie przejąłeś zamku dalej. Ja nie chcę tu nic tracić. Dopóki ty nie masz czarów, to nie masz w ogóle prawa mi zadawać jakichkolwiek strat. Dawaj tego. Tego. Defend, defend, defend tego. Cyk. I cyk. Dobra, lecimy do góry. Przez ptaki. Ile ich jest? Mnóstwo. No nie przyłączam się. Właśnie tu jest taki sam portal. Tak też myślałem. Zbieraj. Aha, tutaj są strzelcy, to nie. Tutaj zbieraj skrzyneczki. Jesteś w stanie tam przejść obok niego? Niekoniecznie. Wróć się do miasta w takim razie. Targowisko. Czemu gildie najemników? Wymiana jednostek na zasoby. Czemu to jest zablokowane w ogóle? Dziwna decyzja. Pokaż. Na górze jest zamek, który jest nieprzejęty i jest jego bohater, który nic nie robi w kierunku przejęcia tego zamku. Aha, bo to są strzelcy, więc on pewnie nic nie ma na tym bohaterze. Skoro boi się przejąć tego zamku. Ja bym tego dobił. On uciekł gdzieś? Tu na dole jest. Teraz ty. No ty wracasz do zamku. Może... Dawaj chatę. Dobra.
On tam stoi i czeka na śmierć. A ten mnie chce wyminąć. Zaatakuj. Okej. Jest jeden. Terek. Dobra. No ja bym teraz poszedł do następnego przeciwnika. Nie przejmowałbym tego biomu na razie. Nie wiem, co mi ostatnio taki problem sprawiło. Wiecie co, ja chyba w ogóle grałem tak jak zawsze, czyli po prostu najpierw chciałem sobie swój teren zwiedzić, oczywiście jednym bohaterem, bo po co kilkoma. I to mnie chyba wtedy zgubiło. Nic nie rób. Nie przejmiesz tego zamku, wiesz o tym? Nie trać nic. A, zaklęty garnizon. To pewnie coś stracisz jednak. Strzelaj. A, uciekaj. No to nie stracę nic. Wait, wait. Chciałem powiedzieć defend, ale w sumie jest różnicy. Cyk i cyk. Gdzie muszę iść? Aha, muszę stąd wyjść najpierw. Muszę iść prościutko do góry. I on sobie przejął ten drugi zamek. Uuu, to chcę. Ty zwiedzaj. Ogry. Pewnie, że zbieraj. I co ty możesz zrobić? Przejmij tą kopalnię. Ty tutaj odnieś wojsko. I zwiedzaj. Te skrzynki popodnoś. Behemot. Jest zamek, jest obrona, nic nie zrobisz. O, jak się odbił. Patrzcie, nawet coś straciłem. A jakim cudem? No, w sumie dobrego bohatera ma. I wchodzi mi do zamku w pierwszej turze. I ma czary. To wszystko wyjaśnia. Wlatuj w niego. Chyba tracę behemota zaraz. 20 HP, no właśnie. Czy ja to zrobię gorzej niż PC? Nie. Dobra. Już się martwiłem. Dawaj, to chcę na pewno. Nie bij ich, jak nie chcą. Jak to wygląda? Tu jest zamek. Masz bohatera. Przejdź przez nich. No nie, no nie chcę nic stracić. To jest wojsko, które jest od samego początku i muszę je musi wytrzymać, żeby przejść przez przeciwnika. Ja w ogóle chyba żadnego levelu nie wbiłem na razie na tej mapie. Tak mi się wydaje. Dawaj. Raz. I dwa. Oczywiście, że atak. No właśnie, 20 poziom mam, ale niewiele mi brakuje do następnego. Przejmiemy zamek. Dawaj to. Cyk. No to jest ten mój zamek. Czy ty byłabyś w stanie go przejąć? A ty w ogóle tutaj jesteś, no tak. To ty. Zbierz armię. Całą w ogóle, ile się da. Dobra. No przez tą grupę nie przejdziesz, musisz iść dookoła, ale durne to jest, patrzcie. PZ miał łatwy dostęp, a ja muszę przez behemoty się przebijać, żeby tam wprost do zamku przejść. Dawaj ten zamek, nie potrzebujesz go. I w lewo masz drugi. Tędy nie przejdę, idź górą. Dobra, ty tędy. Co to jest w ogóle za labirynt? Sprawdzaj, co tu jest. Pogonisz to. Ty pogonisz to. 120 ich jest. Masz czary jakieś? Masz oślepienie. To oślepiej. Defend, defend, defend. Atakuj. Zabijesz wystarczająco, żeby to miało sens? No, no i oczywiście, że macie morale. Cyk.
przychylać do tego goblina. Defend, defend, defend i defend. Cofaj się. Ty się w niego wbij. I zostały dwa. Przejmuj i leć na zamek. Tu w tych zamkach w ogóle można budować? O, można! Tutaj nie ma fortu. Nie mam na cyklopy. Dobra. Lecimy na zamek. Czy zdobędę go jeszcze w tej turze? Patrzcie, akurat nie zdążę się wyrekrutować. Ale odbiłem się. On do mnie wychodzi. Jakim cudem ja się odbijam od tego? Sporo strzelców ma. To może być problem. Ale ja mam czary. Nie mam czarów. To niedobrze. Wal go. No niedobrze to wygląda, muszę wam powiedzieć. Tu w ogóle nasrane jest przed tym zamkiem. Kto to wymyślił, żeby to była rzecz? To chyba dopiero w tej kampanii Armageddon's Blade się pojawiło. Wcześniej nie kojarzę nic takiego. Wait. Aha, ty nic nie zrobisz. Zabij to. Ty to. Ty wyjdź do przodu. Defend. Kurde, że nie mogę czarów rzucać. Ty wcale dużo obrażeń nie zadajesz. Po 5, po 6 to nie są obrażenia. W sensie po 5, 6 orków. Dawaj. Balista bije już więcej. Ty podejdź. Czemu mi bramę zostawię otwartą? Bo że teraz we mnie wlecisz? Teraz. No to bez sensu w sumie. Ja mam tu wejście teraz na górze. Tu mi otwierasz przejście. Dawaj go. Teraz co jest groźniejsze? Dawaj w tamtych. Tu sobie myślę poradzę. Albo mi się wydaje. Musisz tam strzelać, bo ja ich nie zestrzelę. Nie mam takich obrażeń. Wal tu. Dobra, tam wal. Dobra, zrobimy to. Tylko dlatego, że on nie może czarów używać, ale tylko dlatego, że ja nie mogę, to tyle tracimy. Zabij. Jeden został. Ale w następnej turze to się kończy. Jednego mi zabiło właśnie. I tyle. Jeden. Dobrze, że tam balistykę wzięliśmy. To w ogóle zdejmuj od razu. Nie chcę tego widzieć na oczy. Dawaj mi całe wojsko, które masz tu. Pięknie. Odbudowaliśmy się. Nie mam strzelców, co prawda, za bardzo. Chociaż jakby tak wziąć. O. Jeszcze trzech. Jeszcze z ptaki bym sobie wziął w sumie. No weź to posprzedawaj. Nie żeby to było potrzebne. Dobra, jak to wygląda teraz? Tu na dole masz bohatera, ja bym sobie go zabił. Pytanie, czy jak na przykład zostanę w ten sposób w zamku, to czy on mi nie ucieknie zaraz? Aha, tu jeszcze miałem golda do pozbierania, no trudno. Dawaj tu. Ty mordujesz? W porządku. Chociaż tam strzelców straciłem. Kurde, nie było to mądre. Horda. Nie przebije tego raczej. Ty. No i idź do góry. Ośmioma tego nie zrobisz. Ale możesz sobie dobrać. Może 16 ci się uda. Dobra, oddaj mi wszystko, co ci tu pozostawało. Czy chcę ulepszyć ptaki? 6 ptaków myślę, że chcę. Dawaj wszystko. Jak wygląda? Tutaj uciekł.
No dobra, mam tam bohatera, więc chodźmy do góry. Dobra, odpuśćmy sobie to na razie. Jestem tu i widzę jednego bohatera. Ty wracasz do zamku, jutro tam będziesz. Zbierasz wojsko i go pogonisz. Dawaj ogry, spróbujesz jakieś skrzynki poodblokowywać. Horda, nie wiem czy to pogonimy. Okej. Magia powietrza. Spoko. 1000 golda więcej i tu karczmę można zrobić. Tu też? Tu też. A czy ten na górze przeciwnik ma odblokowany ten zamek? Ma. To niedobrze. To muszę mu przejąć ten zamek i jak mu przejmę ten zamek, pobić mu wszystkich bohaterów i on wtedy nie będzie mógł sobie budować już armii, znaczy bohaterów. To mi się nie podoba. Bo to znaczy, że on może przebić to. Zielony wybiegł tu. Gretchen. Dobra, muszę wziąć wojsko. Stąd. I lecieć na niego. No tu w tym zamku nic nie ma. Ale właśnie dlatego trzeba przejąć, że tu jest ta... ta karczma. Niedobrze, żeby on miał karczmę. Podnoś, ile możesz. Ty musisz lecieć do góry na następnego przeciwnika. On uciekł na lewo. Albo tam był. Bo tutaj wykupiłem wszystko. No właśnie. Pogoń ich. Potrzebuję expa. Ja tak bardzo. Okej, oni zostali z tyłu. Myślę, że są cwani. Ale nie są. Ty i tak musisz podejść, ja i tak będę pierwszy. Pokaż mi jeszcze raz, gdzie on jest. Na lewo i do góry. Tutaj? O, jest. Krelion. Spore straty, jak na bohatera, który nic nie ma. To 40-280, nie zabijesz. No przyspiesz mnie. Zablokuj go. Defend. Wleć w to. Nic nie rób, nic nie rób. Dobij go. O, proszę. A, no to tłumaczy straty. A, znowu sobie musiałem kichnąć. Coś mnie ten katar, kurde, tak bierze nieładnie. Dobra, magia ziemi, no pewnie, że tak. Teraz ty. Horda, horda, spróbuj tych pogonić. Uda ci się? Nie, uda ci się. Ło, Jezu, ich tu jest 8, nie, 70 ich tu jest. Dobrze, no... szybciej, szybciej. Dziękuję. Czytaj walkę. Kurde, teraz mi nos gwiżdże. Dziadostwo. Nic tu nie zrobię. Nawet nie chcę tu nic robić. Dawaj do góry. Bohater tu jest? Ale to jest Zubin jakiś zwykły. Gdzie tu będzie przejście do przeciwnika? Chyba niżej. Tak mi się wydaje. Wczytaj mi, proszę cię, autozapis. Powinienem był sobie zapisać, zanim wybrałem drogę, ale wczytaj mi teraz autozapis. No, ty sobie to przejmuj pewnie, że tak. O nie, wykupił bohatera. Dziadostwo. A, to mi nie pokaże. Tego Zubina sobie ubijemy. Uciekł. Nie ma uciekania. Cyk cię strzałką. Opór centaura, bardzo ładnie. To bierzemy. I tu jest dopiero brama. Czyli stracilibyśmy dużo czasu na tym. Dobrze, dobrze tego nie zrobiliśmy w takim razie. Tutaj cyk, cyk. Cyk, zbieraj. Chociaż ty jesteś z wojskiem, powinnaś raczej czyścić.
inne rzeczy, ale trudno. Nie dam ci przejąć tego zamku, mam nadzieję, że sobie zdajesz z tego sprawę. A czy mam w ogóle możliwość, żeby ci nie dać? Mam cyklopy. No leć do góry. Nie opłaca mi się iść po to. Takie mam wrażenie. Dawaj troglodytów. Dobra. Kryształy dostaliśmy. No dobra. Leć tutaj po wojo. A Kilgor, chciałem Krelion powiedzieć. Kilgor leci na kolejnego przeciwnika. Nie, no bez straty. Następny przeciwnik już nie będzie miał kuli przeciwstawienia, więc nie będzie też miał szans. Dawaj go. Niedobrze. Jeszcze raz. Wszystkie ptaki poszły. Nie, wczytaj. Stań tu, przywołaj go w to miejsce. I tak poszedł na dół. W sumie ta... Uciekaj do góry. Ty zostajesz w tym miejscu. Ty uciekasz do góry. Ty też. No i ty musisz uciec. Przeczekaj go. I tak. Najpierw go osłabimy. I później wlatujemy. Dobrze to ogry biją. 10 ogrów bije już bardzo mocno. A, dobra. Tu masz bohaterów, tu masz zamek. Chcę ci się pozbyć bohaterów, wtedy będziesz już nieszkodliwy. Jeszcze raz, pokaż. Tu na prawo. No nie dobiegnę do ciebie i tak. Jog. No proszę. Ty uciekasz. Ty się odbijasz. I ty generalnie już nic nie zrobisz ze swoim życiem. Pouciekali, ale idziemy na zamek, w którym może sobie rekrutować bohaterów. To jest pierwsza rzecz, którą musimy mu pogonić. Coś tu nawet masz. Spore straty, jak na to, że on nic nie ma. A wyjdziesz do mnie może? Wyjdziesz. A czy ja dolecę do ciebie? Aha, ja pomyliłem. W ogóle myślałem, że on to ma, a to jest moje. Dobra. Tu nic nie robię, bo i tak będę zwiedzał. Ale możesz wejść, zostać na ptaku. Orków sobie możesz dorobić. To zbierz. Skoro już tu jesteś, ty jutro podbijasz, ty zbieraj. Dobra, gdyby nie te skrzynki, to nie miałbym stałego przyrostu w ogóle surowców. O, on zobaczył, że mamy same ptaki i się w nas wbił. To w sumie fajnie. No dawaj w strzelców. Przeczekajmy, zobaczmy co on zrobi. Więcej nie przeczekamy. Dobra, musimy tych zabić. Bardzo ładnie. Tu jest dziura. Zblendował mi ptaki. Hejsta gdzieś zdobyłem w ogóle. O, nie zauważyłem tego. Ty możesz mi wlecieć. Tylko ty możesz mi wlecieć. Błyskawicą. I tu cię zabijamy. Bardzo ładnie. Tak się rozbijają moje mury. A tak właściwie to twoje mury. Defend, defend. Patrzcie, też mnie piorunem potraktował. Jak miło z jego strony. Cyk.
ostatni cyk. Ty się nie przebijesz. Ty już też nie. Strzelaj. Zostało 9. Ty zabijesz? Raczej tak. To nieładnie. Nie zabił. A, bo on defend miał w sumie wzięty. No to wyjaśnia wszystko. Ale i tak bez problemu. Pokonany. Tak, najpierw to, bo bym chciał przejąć. Wróg uciekł. Nawet coś tu masz. Okej. Maga ziemi, fajnie z twojej strony. Zwiedzaj tu dalej. Teraz Kilgor. Musisz mu zabić... On chyba wyszedł tym bohaterem w ogóle. Musisz zabić tego bohatera pod zamkiem. Idź na górę. Jeszcze raz, jak to wygląda. Prosto do góry. Dobra. Ty musisz przejąć stąd wojsko i lecieć tu. A ty... Ty mi przekażesz wojsko, które już masz, albo staniesz tak, żebym ja ci mógł przekazać te, które ja mam. Tutaj mogę dojść, więc też tu stań. No właśnie. Co ty masz? Sauruk, sporo. Pokaż, jak wygląda sytuacja. On uciekł. Teraz? Trochę w prawo i do góry. O, jesteś. Dessa. Daj mi wojo. I artefakt. I teraz ty lecisz do zamku go bronić. I w tym zamku też sobie wykupimy całe wojsko. Ptaki tu możemy ulepszyć elegancko. I ty też leć na dół. Na wszelki wypadek. Uciekasz mi. Dobra. Zapiszmy. Bo to może być kwestia jednej, dwóch kratek, czy go sięgniemy, czy nie. Uciek do zamku. Czy jestem w stanie cię pobić, nie wchodząc do zamku? Tak. Strzelaj. Blind, w porządku. Dawaj tu. Spoko. Cyk. I bijemy. Mam nadzieję, że nie masz tu bohatera. Ty musisz pilnować teraz reszty. Zostawił tu coś. O. Nawet się tego nie spodziewałem. Dawaj, postrzelców. Idziesz na dół. Nie uciekamy. Właśnie tego yoga tu masz. Masz całkiem sporo armię, ale ja mam czary. I dużo silniejsze staty od ciebie. Ty masz 140, 280, 420 życia, nie zabijecie. Ja mam hejsta, blessa. Zrób pierwszy ruch. Blinda przede wszystkim. Walk tego. Dawaj hejst. Muszę być szybszy niż on. Nie wygląda to dobrze, ale coś mogę mu zblindować w następnej turze. Będą to raczej psy. Wbijaj się w niego. Ty w miśki. Czy nie? Nie, Rocky mu zabijmy. Blindujemy cię tu. Morduj.
Dobij sobie. No dawaj tych. Ty tych dalej tłucz. Przyspieszyłeś sobie też, w porządku. Okej, co teraz? Ciebie. Pięknie. 325 obrażeń. Zablokuj go. Uciekaj. Jeszcze sobie strzelisz. I cię dobiję. 325. Wait. Nie uciekł. Zabij. Szkoda balisty. Wait. Defend. Podejdź tu. Slow. Defend. 325. Wait, wait. Cure. Strzelaj. Defend. I czar. No jak to nie weszło? Defend. Naprawdę. Przez tą durną odporność na czary to nie weszło. Dobrze, zróbmy jeszcze tak samo ten początek. Haste. Dawaj w te. 9 zostało. Ja chyba wcześniej kogo innego biłem. Albo nie wiem, nie wydaje mi się. Okej. Dawaj te roki. Dobij. Mam nadzieję przynajmniej. No niestety nie. Nie, tutaj blind. No! To durna odporność na czary. No muszę je zabić, bo one są najgroźniejsze jak dla mnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przez to, że mają dwa ataki. Nie żyją. No musimy na kogoś blinda zrobić. Dużo gorzej to teraz wyszło. No. Tak dobrze wyszła nam ta walka i co? Teraz dupa. Tak, dobra. Teraz haste. Aha, no nie. Jakoś inaczej to żeśmy zrobili wcześniej. Przełejtuj. Robiłem chyba tak. Teraz chyba robiłem haste. Strzelałem sobie w niego. Teraz już tak inaczej jest polosowane niż było. Dawaj go. Zabijmy te roki. Blind. Dziękuję. No to akurat nie było potrzebne. Dawaj dwa zabij. A jeden. Ale wcale dużo nie zostało, żeby zabić. Pięknie. Hobgobliny. Po behemutach mamy. Strzelaj tu. Trzy. Błyskawica. No nie! Przestań mi tak robić. Jak ja nienawidzę odporności na czary. Zawsze jak ja mam tego skilla, to on absolutnie nic nie robi. A jak przeciwnik go ma, to kończy się to w ten sposób. Dobra, pokonam go i do was wrócę. Dobra, wracam do was. Zrobiłem praktycznie tak samo tą walkę już, nie wiem, chyba za piątym razem teraz, czy za którymś.
praktycznie tak samo jak za pierwszym razem, tylko trochę inaczej później czary porzucałem i udało się go zabić. Było to ciężkie, zresztą widzicie, zostało mi tylko jakieś takie byle jakie wojsko. Dawaj mi to. 4 to mi daje 5. Tam takie same, dobra. Teraz jeszcze tego trzeba pokonać. On ma w ogóle dużo żywiołaków, ale on te żywiołaki sobie wyciągnął z czegoś takiego tylko u siebie. Nie może ich mieć dużo. Poza tym, co on ma. To będzie miał kilka wyvern. No i nie wiem, ile tych magów może mieć ogrzych, czy tam szamanów. Spróbujmy dostarczyć jeszcze wojsko. Biegnij pod zamek. Kurde, jedna kratka ci zabrakła. Dawaj. Pozbieraj skrzynki. Tu mogę coś ulepszyć, albo chociaż... Nie, nie mogę. No dobra, trudno. Czy mogę ulepszyć w sumie? Dawaj gobliny ulepszone. Ucieka. Czyli wie, że przegra. Goblinów i tak nie mogę ulepszyć od niej, bo nie mam. Wilczy wybieg. A, tych nie ulepszyłem. Dawaj tak, tak. Dawaj Rocky. Przyjaciel pięciooki. I lecimy. Cały gold zbieramy. Girt, przekaż mi wojsko. Chociaż wiesz co, dobrze było jakbyś ty ulepszyła te wojsko. Szczególnie ich. Cofnij się po nich nawet. Weź wszystko. To zabierz. No, możesz zdjąć, bo i tak nie masz ucznictwa. I jutro go bijemy. Przejdziesz tędy. Kilgor. Aura artefaktów. To jest ostatni bohater, który mu został. Więc zostaje tak naprawdę zabicie go. Jeszcze coś pokradnie mi skrzynek. Zostaje zabicie go. I wyczyszczenie mapy. Nawet nie będę tego powtarzał. Logistyka. Dobra. To ja teraz sobie poczyszczę mapę, pozbieram statystyki i wrócę do was, jak będziemy zajmować się oblężeniem jego ostatniego zamku. No dobra, wracam do was. Wyczyściłem sobie już całą mapkę, pozbierałem wszystkie statystyki z zamków i te na mapie. I co wam mogę powiedzieć? Żałuję teraz, że nie wziąłem tej mądrości, bo tutaj dokładnie w tej piramidzie dostałem Dimension Door. I dokładnie w tym zamku dostałem sobie, o, miejski portal. Także mogłem to rozegrać lepiej, rozegrałem to tak jak rozegrałem. Wy się będziecie cieszyć, będzie ciekawszy odcinek. Ja się nie cieszę, bo będzie trudniejszy odcinek. Pokonujemy sobie tutaj ostatniego oponenta. Ja jakąś tam armię po drodze zebrałem, nawet nie ulepszałem wszystkiego, tam w tych zamkach jest jeszcze 10 razy więcej armii, zresztą widzicie, że jest połowa 6 miesiąca. Dobra, przeczekajmy, zobaczmy co on zrobi. O, tu mi wleciałeś, spoko. Gdzieś jeszcze sobie dostaniesz po ryju. Wszystko przeklikujemy. I co, wychodzisz do mnie, czy nie wychodzisz? Wychodzisz, no i elegancko. No to my cię tu cyk. Czymś jeszcze wychodzisz? Patrzcie, jakie morale nawet ma, kurde. Ja dalej mam dupiate te morale. Dobra. A przyspieszymy się jeszcze, czemu nie? Weź go tu ugryź. Nie zabijesz go, ale ugryź. Dawaj go. Ty dawaj tego. I ty tego. No i elegancko. Wygrywamy. 30 level w ogóle wbiłem, także dużo statystyk powpadało. I zapisujemy sobie na Armageddon's Blade. Proszę bardzo. I następna mapa MK. Zdobyć tron. Masz 3 miesiące, by obalić króla. Pamiętaj jednak, że Kilgor musi przeżyć. To sprawa tronów Krevlot, więc nie zawiedź. No i dobra, my sobie zajmiemy się już w następnym odcinku, a na razie dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!